Pewnie myślisz, że język polski jest skomplikowany, ale polski może być też bardzo leniwy. Oto przykład. Jeśli oferujemy komuś jakąś przysługę, czyli że coś dla niego zrobimy, nie musimy używać specjalnych, skomplikowanych konstrukcji, ale wystarczy, że użyjemy bez okolicznika. Popatrz na przykłady. Zrobić ci kanapkę? Przynieść ci coś z kuchni? Przynieść pani koc? Spakować ci jeszcze jedną parę skarpetek? Zamówić ci coś ze sklepu internetowego? Kupić ci coś w Biedronce? Uprasować ci majtki? Potrenuj swoją uprzejmość po polsku razem ze mną. Napisz w komentarzu podobne przykłady, a ja zobaczę, czy są poprawne.